Absolutorium otrzymał dziś Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. To znaczy, że suwalscy radni pozytywnie ocenili pracę prezydenta w zakresie gospodarowania miejskimi pieniędzmi. Za udzieleniem absolutorium i zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania zeszłorocznego budżetu głosowało 17 rajców koalicji, a przeciwko było 4 radnych z opozycyjnego klubu Prawo i Sprawiedliwość. Tuż przed głosowaniem Renkiewicz przedstawił obszerną prezentację multimedialną poświęconą przychodom i wydatkom miasta. Z wypowiedzi prezydenta wynikało, że chociaż ubiegły rok był trudny pod względem finansowym i miasto musiało oszczędzać, sytuacja generalnie nie była najgorsza. Mimo kryzysu gospodarczego przychody miasta w stosunku do roku 2010 wzrosły. Nawet jeżeli występują jakieś tendencje negatywne w sensie wielkości wpływów budżetowych, to one są na tyle dla nas dobre i korzystne, że nie mamy co tutaj mówić, że jest generalnie załamanie gospodarcze i koniec świata. Bo jeżeli wygenerowaliśmy w ubiegłym roku o 8 milionów więcej dochodów własnych, no to jest bardzo dobrze. To znaczy, że naszym przedsiębiorcom tutaj funkcjonującym nie dzieje aż się tak źle. Jeszcze być może ten kryzys do nich nie dotarł. Włodarz zwrócił uwagę na ubiegłoroczne działania miasta, które przyniosły pozytywny efekt. Jako przykład podał szeroko krytykowaną zmianę rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, która przyniosła wzrost sprzedaży biletów. W ocenie radnych koalicji prezydent gospodarował pieniędzmi racjonalnie, bezpiecznie i dbał o miejski majątek. Jednocześnie, co podkreślił Zdzisław Przełomiec z klubu Łączą nas Suwałki, wydatki na administrację były jednymi z najniższych w kraju. Pragnę zauważyć, że budżet 2011 roku był budżetem zrównoważonym co do możliwości i co do potrzeb. Z pewnością realnym co do wykonania. Mówię o wykonaniu dochodów na poziomie przekraczającym 100% oraz wydatków, które owych 100% nie przekroczyły. Bezpiecznym w aspekcie poziomu zobowiązań i wreszcie budżetem wiarygodnym. Wypowiedź szefa opozycji nie była całkowicie krytyczna, bo Gorlo dostrzegł m.in. pozytywne zmiany na miejskim bazarze. Chciałbym, abyśmy my byli świadomi, że wychowując tutaj ludzi, nie skazujemy siebie tylko na bycie chłopami pańszczyźnianymi w poszczególnych sklepach, jednostkach, bycie robotnikami. Ale do tego potrzebujemy bardzo dobrej oświaty i obszarów, w którym będziemy się rozwijać, czyli uczelnia. Grzegorz Gorlo z klubu PiS, który głosował przeciwko absolutorium, dał do zrozumienia, że oczekuje od Renkiewicza większej odwagi w działaniu i dalekowzroczności. Zdaniem radnego miasto powinno więcej uwagi poświęcić szkolnictwu.